Dzień dobry. A dzisiaj zupełnie z innego otoczenia. Witam Was i chciałam zaprezentować takie produkty, których jeszcze nie pokazywałam. Są to wałki do relaksacji. O tych wałkach myślę, że powinny się dowiedzieć kobiety w ciąży, bo one odciążają nacisk na żyłę główną dolną, która odprowadza nam krew z kończyn dolnych do serca. I ten temat będzie się przewijał pewnie jeszcze w opowieściach o poduszkach bardzo wiele razy. Wałki są skonstruowane, złożone z dwóch elementów, czyli z takiego pokrowca, który możemy uprać, z wsypy. I tu mają taką możliwość po prostu wsypywania, odsypywania tej właśnie łuski, gryki, tak jak wszystkie nasze produkty. Drugim wałkiem jest taki wałek 40-centymetrowy, który możemy sobie podkładać pod nogi, pod kolana, żeby one były wyżej, bo przecież jesteśmy ludźmi, którzy siedzą po kilka godzin, albo siedzą, albo stoją, i w naszych kończynach dolnych zbiera się limfa, mamy te nogi opuchnięte, i żeby odprowadzić tą limfę do naczyń limfatycznych w pachwinach, no to musimy unieść stopy, położyć w ten sposób, i wtedy po 15-20 minutach odczujemy ulgę. Więc do tego może się przydać też ten wałek. Również zachęcam, żeby taki wałek mieć u siebie w domu, bo on może być elementem, który nam służy do medytacji. Ja w tej chwili siedzę nie na wałku, ale na takim pufie, który też polecam dla dzieciaków, do pokoju dziecinnego, właśnie do przysiadywania, do siadywania na nim. Tu jest taki element, który pochłania wodę. Kiedy pakujemy te pufy w torby foliowe, to właśnie to wkładamy, bo gryka ma właściwości higroskopijne i ona wchłania tą wodę, później ją oddaje. Tak to pracuje, tak, i żeby po prostu nie było dużego zawilgocenia w tych paczkach transportowych, to dokładamy taki element. Oczywiście ta pufa może być również poduszką rehabilitacyjną, tak jak wałki, które umożliwiają nam ćwiczenia, i też wtedy nie dotykamy plastiku, nie dotykamy czegoś, co jest naelektryzowane dodatnimi jonami. Wtedy czujemy się dobrze w otoczeniu, kiedy dotykamy coś naturalnego, no zresztą wiadomo. Nasza rehabilitacja jest o tyle ułatwiona, jest o tyle uprzyjemniona, że właśnie te ćwiczenia wysiłkowe, i na przykład zamiast hantla możemy sobie takim wałkiem porzucać. On jest odpowiednio ciężki. Pufa na przykład waży 3 kg, więc jest to fajny taki... Taki właśnie element wysiłkowy, takie narzędzie wysiłkowe. I co jeszcze bym chciała Wam powiedzieć? Wszystkie te produkty mają atest PZH. Są one wypełnione gryką, która powinna spełniać wszystkie normy europejskie, tak samo jak materiały. Też na nie są certyfikaty, że są one naturalne, że są one nieszkodliwe dla zdrowia. I przede wszystkim zachęcam Państwa do wypróbowania tego, bo też powinniśmy, nie zachęcam tutaj do takiej medytacji, że odrywamy się od ciała, lecimy gdzieś w nirwanę, uspokajamy swój umysł, ale do takiej właśnie medytacji wyciszenia, uspokojenia się,
usiądnięcia sobie w wygodnym miejscu, zamknięcia oczu, właśnie tak jak ja w tej chwili jestem w wyprostowanej pozycji. Nogi, stopy mam oparte, bose stopy mam oparte o ziemię i nadaję do Państwa te informacje. Czuję się, tak jak widać chyba, i myślę, że zdecydowanie lepiej niż w poprzednich filmach, co też widać. I mam już pomysł, jak będę nadawała inne, kolejne filmy, kolejne po prostu nagrania. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że prezentacja tych produktów była wystarczająca. Ja będę w kolejnych odcinkach opowiadała o każdym poszczególnym produkcie. Będę też opowiadała o lnie, ale nie da się zrobić wszystkiego na raz. I nie chcę Was zanudzać długą opowieścią. Miłego dnia Wam życzę. Jeśli uważacie, że ten temat wniósł coś dobrego w Wasze życie, że wzbogaceni zostaliście o jakąś pozytywną wiedzę, to lajknijcie, to udostępnijcie to, podnieście łapkę, bo to pozwoli po prostu innym użytkownikom również dotrzeć do tego tematu w sposób szybki i też może uświadomi kogoś, że życie to nie tylko jest pęd za dobrami, za tym, żeby coś osiągnąć, ale czasami trzeba mieć dla siebie te 5-10 minut w ciągu doby, żeby usiąść i pomyśleć, dotknąć natury i pooddychać razem z trawą, z roślinami. Miłego dnia Wam życzę. Lajkujcie, udostępniajcie.